Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie o rzeczy, która w normalnym świecie po prostu nie miałaby prawa się wydarzyć. Pan Robert Biedroń, lider partii politycznej, która mieni się poważną siłą polityczną, facet bezprecedensowo lansowany na antenach mainstreamowych, liberalnych i poprawnych politycznie mediów, facet, który chce zostać premierem Rzeczpospolitej, człowiek, który chce wprowadzić do europarlamentów ileś swoich kolegów i koleżanek, człowiek, który chce wygrać, jak rozumiem, jesienne wybory, żąda publicznie i oficjalnie prawa do obrażania. I w tym celu, aby to prawo uzyskać, chce zmienić polski kodeks karny w ten sposób, że żąda wykreślenia z polskiego kodeksu karnego artykułu 196 kodeksu karnego, czyli obrażanie uczuć religijnych innych osób. W momencie, w którym ten artykuł zostanie wykreślony, obrażanie uczuć religijnych innych osób będzie dozwolone. I teraz, moi kochani, żeby nie było wątpliwości, ja sam mam pewne wątpliwości co do tego przepisu. On bywa nadużywany i on jest troszeczkę, moim zdaniem, czasem niesprawiedliwie interpretowany. Jednakże pan Robert Biedroń wykazuje się tutaj niesamowitą wręcz hipokryzją. Dlaczego? Ponieważ sam jest niewierzący, jest wojującym wręcz ateistą, który do walki z religią, którą on utożsamia jakimś dziwnym trafem, głównie z religią katolicką, jakoś nie widziałem, żeby walczył z synagogą, a wręcz paradował w ich religijnym nakryciu głowy publicznie i to w Sejmie. Nie widziałem też, żeby wojował z meczetem, tak nawet inne wyznania chrześcijańskie poza katolicyzmem jakoś tak zostawia w spokoju, ale nieważne. On walczy z religią. Można by nawet powiedzieć, jest katolikofobem i to w wydaniu ordynarnym, takim bardzo, bardzo bezczelnym. I on w tym momencie żąda prawa do obrażania. Jeżeli to prawo dostanie, to jestem przekonany, że to prawo będzie nie dość, że używał, to jeszcze będzie tego prawa nadużywał. I będzie się śmiał ludziom w oczy. Jednocześnie nie mogąc dostać żadnych retorsji. Czyli jest taka, powiedzmy, sytuacja, że ten przepis znika. I jest, powiedzmy, katolik i jest, powiedzmy, protestant. I oni się nie lubią. I oni nawzajem nie lubią swoich wyznań chrześcijańskich i na tym tle zamierzają coś tam robić. Jeżeli i w tym momencie, jeżeli jeden nie może, to i drugi nie może. A jeżeli jeden może, to i drugi może, prawda? Natomiast pan Biedroń, jako niewierzący, nie może zostać, jego uczucia religijne nie mogą zostać obrażone, bo on ich nie posiada. Ateizm nie ma publicznych przedmiotów czci religijnej i ateizm nie ma miejsc przeznaczonych do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, więc nie ma fizycznej możliwości znieważenia czegoś, co nie istnieje. Pan Biedroń na zniesieniu tego artykułu nie poniesie więc żadnej szkody. Jego ochrona nie ulegnie żadnemu pomniejszeniu. Tymczasem on będzie mógł bezkarnie napierdzielać katolików i teoretycznie wszystkie inne religie też, ale jakoś tak czuję, że się skupi na katolicyzmie. Będzie mógł bezkarnie napierdzielać, ile tylko chce. I co jest jeszcze bardziej w tym wszystkim przerażające? Jeżeli ktoś, kto już tak doprowadzony, powiedzmy, do dostateczności, już tak, nie, tak bardzo obrażony, że przez pana Biedronia z premedytacją, żeby dokuczyć, żeby zaszkodzić, żeby się śmiać, haha, ty głupi zaściankowy katolu, połączy w jakikolwiek sposób niechęć do pana Biedronia z jego orientacją seksualną, to pójdzie siedzieć.
Oczywiście, jeżeli partia Wiosna będzie mogła zmieniać prawo w Polsce istniejące. Bo przypomnijmy, że konkubent pana Biedronia, który jest pompowany przez pana Biedronia na stanowiska polityczne, w tej chwili został wsadzony na jedynkę na listy wyborcze do Europarlamentu, mimo tego, że w mojej ocenie nie ma kompletnie żadnych kwalifikacji na polityka, po prostu jest konkubentem pana Biedronia i jest to czysta, ale to czysta sytuacja, w której ktoś po prostu swoją bliską osobę wsadza na stanowisko. I teraz dokładnie taka sama sytuacja jak mąż żonę, jak facet swoją konkubinę żeńską, tak tutaj pan Biedroń swojego konkubenta męskiego, ponieważ on woli facetów, no umieszcza na pewnym stanowisku. I co jest bardzo ciekawe, jeżeli ktoś inny robi tego typu sytuacje, to z miejsca jest posądzany o nepotyzm. Pana Biedronia o nepotyzm oskarżyć nie wolno, bo jesteś homofobem. I tutaj właśnie dochodzimy do homofobii. I tej urojonej homofobii, którą pan Biedroń i jego konkubent zdaje się widzieć wszędzie. I zamierza ją penalizować z wsadzaniem do więzienia włącznie. Tak, moi kochani, konkubent pana Biedronia chce ludzi zamykać w więzieniu za poglądy. Kochani moi, Orwell to małe miki z tym, co my zaczynamy powoli obserwować. Bo jeszcze raz podkreślam, konkubent pana Biedronia nie chce ludzi umieszczać w więzieniu za czyny na tle homofobicznym. Na przykład pobicie kogoś na tle homofobicznym, czy tam znieważenie kogoś na tle homofobicznym. Nie. Za samą homofobię. Czyli nie lubisz gejów, idziesz za kratki. Przerażające, nie? Niesamowicie przerażająca więc perspektywa. No, mam nadzieję, że oni jeszcze nie umieją w mózgu czytać, prawda? I nie umieją zauważyć, czy ktoś lubi gejów, czy nie lubi gejów, prawda? Niemniej jednak wystarczy spojrzeć na to, kogo, za co pan Biedroń nazywa homofobem lub jakie czyny nazywa homofobicznymi i zauważymy, że można by postawić taką tezę, że każdy, kogo nie lubi Biedroń, to homofob. Że każdy, kto zada panu Biedroniowi niewygodne pytanie, nawet jeśli jest redaktorem TVN-u, to jest homofobem. Tak, jest taki program, on się chyba Babilon nazywa i tam pan Biedroń usłyszał niewygodne dla siebie pytanie. Z miejsca usłyszał, że jest to pytanie homofobiczne. Ciekawe, prawda? Czyli rozumiem, że ja za wykazywanie hipokryzji pana Biedronia i pokazywanie, że człowiek, który żąda tolerancji, nie powinien jednocześnie żądać prawa do wyzywania, do obrażania. No, przepraszam, obrażania nie poprzez wyzywanie, chociaż teoretycznie przedmiot czci religijnej też można zwyzywać, no. Albo można wejść do publicznego, do miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów i tam zacząć wulgaryzmami robić i to pewnie będzie podpadać, nie? Czyli z jednej strony tolerancja, miłość, lofcianie, tęcza, zajebiście, w ogóle wszyscy się kochamy, a z drugiej strony prawa do obrażania ludzi na tle religijnym w podtekście katolików, bo same te wystąpienia pana Biedronia no wyraźnie wskazują, że on ma fobię, on nienawidzi katolików, nienawidzi katolicyzmu. Nie słyszałem, żeby krytykował islam, nie słyszałem, żeby krytykował judaizm, nie słyszałem, żeby krytykował hinduizm, ani żadną inną religię, czy też system filozoficzny. Natomiast nienawiścią do katolików wręcz zieje. Jestem przekonany, że ten człowiek, jeżeli mu to się uda, to będzie publicznie z premedytacją znieważał katolików po to, żeby ich poniżyć. Po to, żeby dać przykład. Po to, żeby katolicy czuli się źle. Żeby czuli się poniżeni, obrażeni, zmarginalizowani. Wreszcie, żeby przestali istnieć. Hipokryzja level hard. Po prostu nie mogę wyobrazić sobie większej. Człowiek żądający tolerancji nie ma jej za grosz.
Człowiek, który wymusza akceptację, jednocześnie zieje nienawiścią. Czystą, jawną, złowrogą nienawiścią, uśmiechając się i udając aniołka. To jest po prostu niepojęte. Jeszcze mu wtórują odpowiednie media. To po prostu takie skrajne. Skrajne jak się tylko da. Przypominam, że ci wszyscy, którzy interesowali się tą dziwną sprawą, że do sądu zostało skierowane akt oskarżenia, jak rozumiem, na podstawie zeznań matki, o to, że pan Biedroń bił i znęcał się nad rodziną, jak był młodszy. Jak się tym interesujesz publicznie? Homofobia. No. Przerażające. Jak będziesz katolem, który będzie miał serdecznie dość i powie jakieś zdanie, że co kurde, ja muszę ich akceptować na każdym kroku, a on co chwila pali sobie Biblię? Człowieku, czy to homofobiczne jest? W końcu wszystko jest homofobiczne. To jest nienormalne. A najbardziej nienormalne jest to, że ktoś na tego człowieka chce głosować. Tego po prostu nie rozumiem. Dla mnie osobiście nie może być mowy o innym powodzie na głosowanie na pana Biedronia, jak z nienawiści. Z nienawiści do katolików. Ich program wyborczy jest po prostu chory, nierealny. On nawet nie jest lewicowy. On jest po prostu jakiś skrajnie bez sensu. No wiecie, pan na przykład, do tego jeszcze no jakiś mega hipokrytyczny, wiecie, o pan Biedroń będzie walczył z sytuacją, gdzie politycy wsadzają na stanowiska swoją rodzinę i swoich bliskich, nie? A jednocześnie jeszcze nawet nie jest dobrze politykiem, nie dostał żadnego stanowiska i już nepotyzm, już jego konkubent. Ten konkubent jeszcze nawet mandatu nie dostał, a już te ludzi w więzieniu zamykać. Nie za czyny, nie za działania. Za to, że kogoś nie lubi. Albo że się kogoś boi, bo fobia, no to językowo to jest strach, lęk. I najśmieszniejsze jest to, że jak się tak posłucha tego, co pan Biedroń robi, co pan Biedroń kombinuje, to rzeczywiście można się nabawić homofobii. I to jest straszne. Bo ja znam wielu homoseksualistów. Wiecie, ilu chce głosować na Biedronia? Żaden. Oni się wszyscy boją. Oni uważają, że Biedroń sprawi, że ludzie będą nienawidzieć homoseksualistów. Że ludzie swoją niechęć do konkretnej osoby, Roberta Biedronia, który robi wszystko, żeby po prostu ludzi wkurzyć. Wiecie, w kraju katolickim żąda prawa do znieważania przedmiotów kultu i miejsc kultu. I że ludzie się trochę wkurzą. Ludzie uznają, że kurde, Biedroń, przeginasz. I że ta niechęć do pana Biedronia przeleje się na jego orientację seksualną. Ja bym tutaj chciał bardzo, bardzo uprzejmie podkreślić, że moim zdaniem, czy pan Biedroń by lubił chłopców, kobiety, czy może żuczki, gnojarze, byłby takim samym człowiekiem. Moim zdaniem charakter nie ma związku z orientacją seksualną. Co najwyżej można się zastanawiać, czy orientacja seksualna przez pana Biedronia nie jest wykorzystywana do celów politycznych. Bo w polskiej polityce jest sporo gejów, którzy o tym nie gadają. I teraz niektóre te środowiska LGBT krzyczą, że oni są źli, że oni się wstydzą. Że żądają od nich coming outów. Nawet, ba, często grożą ujawnieniem. Na przykład biedny pan Kaczyński. Często jest grożone mu, że zostanie ujawnione to, że on jest homoseksualistą. To jest chore. Jak tak można? Co ma orientacja seksualna do bycia dobrym politykiem?
Czy jak, nie wiem, jak ktoś lubi w łóżku, żeby parterka była w koronkach, to o tym gada? Hej, głosujcie na mnie, bo ja lubię, żeby moja kobieta miała na sobie czarne body. Nie, głosujcie na mnie, bo ja lubię, żeby miała czerwone. Obaj jesteście głupi, tylko zielone! A jeszcze ktoś wychodzi, nie, ja będę najlepszym ministrem edukacji, lubię nagie. No ludzie, przecież to jest chore. Chore. To nie jest egzamin, przepraszam, to nie jest casting do Brothers, tylko to są wybory. Tu się powinno liczyć, kto ma co tu, a nie kilkadziesiąt centymetrów poniżej. Ja nie rozumiem. Może jeszcze wyciągną sobie pytągi i sobie zmierzą. Co to kogo obchodzi? To nie powinno mieć żadnego znaczenia. Znaczenie powinno mieć, czy ktoś jest inteligentny, czy ktoś jest kumaty, czy ktoś jest uczciwy, czy ktoś jest mądry, bo inteligencja i mądrość to nie zawsze to samo. Znaczy, to nie jest to samo. Czy ktoś ma wiedzę, czy ktoś ma po prostu predyspozycję i kwalifikacje. Czy na przykład nie okaże się, że minister finansów jest po historii? Albo czy nie okaże się, że ten, kto chce zostać ministrem sprawiedliwości, jest po okulistyce? A ten, kto będzie chciał być ministrem zdrowia, tak naprawdę to zna się na filologii klasycznej. On by był świetnym ministrem, ale może na przykład właśnie od szkolnictwa wyższego albo od jakichś innych tego typu rzeczy. Wiecie, o co chodzi. Tymczasem argument, że masz kogoś awansować czy kogoś wybrać, bo jak nie, to jesteś homofobem, pojawia się bardzo, bardzo często. Ex-koleżanka, chociaż formalnie chyba kolega, chyba formalnie jeszcze dokumentów nie zmieniła, pani Anna Grodzka, koleżanka pana Roberta Biedronia z ruchu Palikota. Jak ktoś nie pamięta, Palikot to był ten, co sobie lubił łojnąć trochę alkoholu w miejscu publicznym jako manifest polityczny. Potem chyba przyszedł do Platformy Obywatelskiej, ten Palikot. Tak mi się coś wydaje. No i Anna Grodzka przecież krzyczała bardzo mocno do tych wszystkich, którzy nie chcieli, żeby ona została marszałkiem albo wicemarszałkiem Sejmu, że jak nie zostanie wybrana, mimo że nie miała żadnych kwalifikacji, żeby zostać, to będzie homofobia. Chyba transofobia, jeśli już. Chore. Chore. To wszystko to jest oczywiście w kontekście tego, że ostatnio pewna tak zwana działaczka antypisowska no, znieważyła obraz Matki Boskiej z Jezusem. Po prostu aureolę im zmieniła na w tym wypadku symbol LGBT. Jest wielkie pierdzielenie, że słuchajcie, znowu ta tęcza wcale nie jest symbolem LGBT, tylko jest symbolem boskim, jest symbolem przymierza z Bogiem. Zobaczcie, jakie to jest ciekawe. Jak ktoś na przykład publicznie zjara tęczową flagę, to go się czepiają, że to jest homofobia. Ale jak ktoś dorysuje tęczowy ornament, to nie ma nic wspólnego z homoseksualizmem. No ludzie. Abo. Prawda? To co, ktoś jarając tęczową flagę jest, nie wiem, bogofobem i nie chce przymierza z Bogiem? Nie. Tęczowa flaga nigdy nie była, no nie jest używana w tym kontekście, tak? No i kobieta to znieważyła, kobieta została przesłuchana przez policję i postawiony jej artykuł z tego 196 kodeksu karnego, grozi jej praktycznie nic. Bo najmniejsza kara za to jest grzywna, jeśli to by to było tak bardziej uporczywie, mocno, to ograniczenie wolności. No najgorsze, co je może spotkać, to do 2 lat pozbawienia wolności, w praktyce zawiasy. I oni za to chcą zmieniać prawo. Super, nie? Zajebiście.
I teraz zobaczcie, jakie to jest bardzo ciekawe. Uczuć religijnych muzułmanów nikt nie naruszy, nie obrazi z prostej przyczyny, no. Islamofobia, prawda? Nie ma coś takiego jak katolikofobia. Przynajmniej teoretycznie. Islamofobia jest, no masz przestranę. Nie mówiąc już o tym, że jak na przykład narysujesz sobie postać Mahometa, to mogą cię zabić. Były przypadki, Charlie Hebdo, nie? Masakra w redakcji. Jak znieważysz Torę, oczywiście nie zachęcam do nieważenia czegokolwiek, wręcz apeluję, żeby się uspokoić, żeby przestać robić takie chore rzeczy, tak? Znieważysz Torę, człowieku, antysemityzm, no jeszcze gorzej chyba. Nie? Ten jeden przepis chronił katolików, i tak gównianie, za przeproszeniem, w ten sposób, że dużo tak zwanych artystów, którzy mieli mało, chcieli zaistnieć na nowo, bo tam się na przykład widzowie zbiesili czy coś takiego, to lubili sobie na przykład spalić publicznie Biblię na koncercie albo podrzeć Biblię. Takie klimaty, nie? I wieczne pierdzielenie, że a w Stanach Zjednoczonych to można. Mhm. W Stanach Zjednoczonych więcej rzeczy można. W Stanach Zjednoczonych co chwila jarają flagi. W Stanach Zjednoczonych bez problemu możesz sobie powiesić portret jakiegoś polityka i zacząć do niego strzelać. W Stanach Zjednoczonych można nawet nawoływać, znaczy mówić rzeczy, po których ktoś może pomyśleć, że ty chcesz, żebyś kogoś zabił. Różnica jest tylko taka, że jak ten ktoś naprawdę to zrobi i powie, że to dlatego, że ty nawoływałeś, to masz przesrane. Czy mi się takie prawo podoba? Nie, nie podoba mi się. Bo ja uważam, kurde, że wieszanie czyjegoś zdjęcia na strzelnicy i strzelanie do niego jest chore. Ale w Stanach można. W Stanach jest inne prawo. Więc powoływanie się wybiórczo na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jest chore, tak? Jest po prostu chore, jest po prostu nieuczciwe, jest po prostu niesprawiedliwe, jest to po prostu popierdzielone. Jeszcze zobaczcie, co tutaj pan Biedroń mówi. Wiosna złoży projekt zniesienia przepisu o obrazie uczuć religijnych. Wiosna złoży na jesieni, czyli jak nie daj Boże wejdzie do Sejmu, projekt nowelizacji kodeksu karnego znoszącej artykuł 196 dotyczący obrazy uczuć religijnych. Tak, by w Polsce nikt już nie był ścigany dlatego, że jacyś talibowie próbują na tym zbić kapitał religijny i polityczny. Panie Biedroń, czy pan jesteś właśnie islamofobem? Przecież talibowie to muzułmanie. Jak pan śmiesz w ogóle kogokolwiek w Polsce, niezależnie od wyznawanej religii, nazwać talibem? Pan wiesz, co to są talibowie? Pan wiesz, co oni robią? Pan wiesz, co talibowie robią z takimi jak pan? Pan masz jakiś rozum? Czy pan już całkiem zostałeś jakimś, nie wiem, patopolitykiem? Tak jak patostreamerzy na najniższych uczuciach zarabiają pieniądze. Nie wiem, leją matkę, zerują flachę. Teraz podobno się pojawił jakiś, który sobie denatura dwoi. Wszystko na negatywnych emocjach. Tak pan na negatywnych emocjach, na nienawiści do tradycyjnych wartości chcesz pan robić mieć karierę polityczną? To jest naprawdę godne człowieka? Rozum, godność człowieka, tak naprawdę? Jak pan chcesz, jesteś pan taki tolerancyjny, taki wspaniały. Tak pan nienawidzisz tego katolicyzmu, to może się pan przekona, jak inne religie je traktują takich jak pan, to może przestaniesz pan nienawidzić i obrażać wiecznie. Jak w Polsce wyjdziesz pan na ulicę i się zaczniesz całować ze swoim chłopakiem, nikt panu nic złego nie zrobi. Nawet jeśli będziesz pan robił to w sposób obsceniczny i będą dzieci widziały, nikt panu złego słowa nie powie. Proszę pojechać do Arabii Saudyjskiej i to zrobić w miejscu publicznym. Idę o zakład, że poniżej minuty trafisz pan do pierdla. To tak
a propos tego, jaki ten katolicyzm jest zaściankowy, a wszystkie inne, wszystkie inne religie są spoko. Zdaje się, że ta Arabia Saudyjska, która zdaje się już sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, tylko za dwie rzeczy przewiduje karę śmierci. Z których jedna jest właśnie bycie homoseksualistą. Nawet nie dokonywanie czynów homoseksualnych, tylko samo bycie homoseksualistą. Nie wiem, ale jakoś mi się to kojarzy z pomysłem pana konkubenta, żeby za samo bycie homofobem wsadzać ludzi do więzienia. No, dobrze, że nie krzyżować, bo akurat w Arabii Saudyjskiej jest to kara śmierci przez ukrzyżowanie. To tak a propos. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich widzów, wszystkich, którzy to oglądają. Jeśli pan, panie Robercie, jakimś cudem to ogląda, błagam, proszę się opamiętać. Proszę się nawrócić, nie na katolicyzm, nie. Proszę się nawrócić na ścieżkę bez nienawiści dla dobra homoseksualistów. Znam wielu homoseksualistów. Z niektórymi rozmawiam publicznie na kanałach YouTube'owych. Na przykład Mike76. Swoją drogą muzułmanin. Tylko sufitas, czyli z tego mistycznego odłamu. On też wprost mówi, on to mówi publicznie na YouTubie, on mi to mówił na wywiadzie. Można sprawdzić, że on się boi. On się boi, że ludzie heteroseksualni zostaną tak wkurzeni przez pana, pańskimi działaniami, zresztą nie tylko pana, pana i pańskich kolegów i koleżanek, zostaną wkurzeni przez pańskie działania, nie mające nic wspólnego z orientacją seksualną, ale zostaną wkurzeni tak daleko i tak głęboko, że potem niechęć do pana, na którą pan zasłuży swoimi własnymi działaniami, przekują w niechęć do całej orientacji. To jest niesprawiedliwe. No oczywiście apeluję do pana, żeby pan tego nie robił i nie wzbudzał tych negatywnych emocji, bo uważam, że również do pana nie powinno być żadnej nienawiści, żeby nie było wątpliwości. Ale jest obrzydliwym szczucie ludzi, podjudzanie ich, a potem dziwienie się, że kogoś nie lubią. To trochę tak jak z psem w klatce. Pies nie powinien nigdy ugryźć człowieka, prawda? Ale nie jest sprawiedliwe, że pies siedzi w klatce i ktoś go tam szturcha tym kijem, duźda tym kijem, tak? Atakuje, sprawia ból, krzywdzi. W tym psie narastają negatywne emocje, które są złe, których nie powinno być, ale które są wywołane z premedytacją. A potem jak taki pies zostanie wypuszczony z klatki, ma okazję, no to często swojego dręczyciela ugryzie. I co się wtedy dzieje z tym psem? Często zostaje uśpiony, bo ugryzł człowieka. I nikt nie wnika w to, że był dręczony. Ugryzł człowieka, do widzenia. Tak samo tutaj. Pański konkubent chce wsadzać ludzi do więzienia za homofobię. Już dzisiejszy kodeks karny, jeżeli ktoś by pana na przykład wyzywał na tle pańskiej orientacji seksualnej, trafiłby do więzienia. Prawdopodobnie gdyby ktoś w ogóle pana zwyzywał, to tło orientacyjne być może byłoby dodane tak w podtekście i by trafił do więzienia. I oczywiście nie wolno pana wyzywać. Ale moim zdaniem nie wolno pana wyzywać tak jak nie wolno wyzywać żadnej innej osoby. Ale przede wszystkim moim zdaniem trochę podłe i niegodne jest prowokowanie ludzi do negatywnych zachowań? Po co? Panie Robercie, po co pan to robi? Po co ta pańska koleżanka, czy ta osoba, którą pan broni, rysowała to cholerne aureolki LGBT przy Matce Bożej? Po co? Prowokowała, robiła to specjalnie. Po co? I wy mówicie o tolerancji,
Wy mówicie, że jesteście krzywdzeni. Wy mówicie, że wszyscy was nienawidzą i z tą nienawiścią będziecie walczyć. Jak wy się nienawiścią do religii wykazujecie na każdym kroku. Po co to zrobiliście? Po co? Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie coś miłego w komentarzu. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa!